Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, to jest Telewizja Echo24, a moim Państwa gościem jest dziś wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, Marek Łapiński. Dzień dobry, Panie Radny. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Panie Radny, przedstawiam Pana jako wiceprzewodniczącego Sejmiku, bo to się nie zmieniło i sądzę, że w najbliższym czasie, relatywnie najbliższym się nie zmieni. Natomiast zastanawiałem się też nad tym, co słychać u Pana w takim życiu zawodowym, bo słyszę, że został Pan prezesem spółki Spartan. Prawda to, czy nieprawda? Jest konkurs. Nawet został rozstrzygnięty. Rozstrzygnięty i komisja konkursowa wybrała moją kandydaturę na funkcję prezesa zarządu. I kiedy Pan zacznie pracę? Jesteśmy przed rozmowami w tej sprawie z Radą Nadzorczą. One odbędą się pod koniec sierpnia. Negocjuje Pan wysokość kontraktu? Nie, te sprawy są ustalone przez właściciela. Tu nie ma negocjacji. To duża kwota? Jest kwestia, myślę, że podobna jak w Urzędzie Marszałkowskim, członkowie zarządu województwa zarabiają. Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, więc... Ale podajemy skalę. To nie są bardzo godne pieniądze. Okej, tego wątku. Natomiast mówię o tym Spartanie, bo jeszcze chwilę temu był Pan też przez chwilę dosłownie we wrocławskim MPK. Skąd taka nagła dynamika, jeśli chodzi o Pana sprawy zawodowe? Mieliśmy duży projekt do zrealizowania pod tytułem przywrócenie Urban Card w pociągach na terenie Wrocławia. Jestem osobą, która komunikacją publiczną, w tym właśnie tą problematyką taryfową związaną z integracją taryfową pociągów transportu publicznego we Wrocławiu, komunikacji miejskiej, czyli tramwajów i autobusów, się zajmuje od lat i w tym okresie takim newralgicznym dla wprowadzenia tego projektu, a zależało nam, żeby nie czekać z tym do, nie wiem, września, października, tylko żeby to zrobić już w sierpniu, czyli jeszcze w okresie wakacyjnym, tak aby ten sierpień był takim miesiącem rozruchowym, żeby to uruchomić. No i zajmowałem się tymi kwestiami pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, pomiędzy Wydziałem Transportu Urzędu Miejskiego, a przewoźnikiem, jakim jest MPK, i Kolejami Dolnośląskimi, czyli zarządem tej spółki. No i to jest o tyle ciekawe, że ten bilet nie funkcjonował, możemy powiedzieć, że lata. Panu się to udało przywrócić w 2 tygodnie. To może powinien Pan dalej pracować w MPK, jak tak Panu sprawnie szło? To, Panie Redaktorze, była tylko końcówka tej całej procedury. Rozmowy rozpoczęły się pod koniec maja po powołaniu nowego zarządu województwa i objęciu funkcji przez marszałka Pawła Gancarza. Wtedy nieformalne rozmowy i formalne rozmowy. Podpisanie umowy nastąpiło w ostatnim tygodniu lipca, natomiast przygotowanie tej umowy i całej procedury honorowania Urban Card w pociągach i odwrotnie było troszkę dłuższą pracą, więc to nie były 2 tygodnie. Nie szkoda Panu? Jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że Urban Card wrócił w pociągach. Jest Pan inteligentny, doceniam oczywiście niezmiennie od lat, natomiast nie szkoda Panu po 2 tygodniach? Podjąłem decyzję osobistą, że w ramach konkursu, który nie był wcześniej spodziewany, ponieważ prezesem był Dariusz Kowalczyk, który zmienił miejsce pracy, było ogłoszony przez Radę Nadzorczą konkurs na prezesa Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan. To duże wyzwanie dla mnie. Za chwilę do tego przejdziemy. Dlatego zdecydowałem się zgłosić swoją kandydaturę. Nie mogłem przewidzieć wcześniej, że będzie taka możliwość. To jak to możliwe, że taką możliwość przewidział redaktor Marcin Tosz? Nie sądzę, żeby przewidział. Pisał o tym publicznie. Że? Że Pan będzie nowym szefem spółki Spartan. Pisał też o innych osobach, które były rozpatrywane. Marcin jest też bardzo inteligentnym i doświadczonym dziennikarzem. No i jak na tym rynku polityczno-menedżerskim się zorientował, to zobaczył, że rzeczywiście mogę mieć najlepsze papiery. To był wymagający konkurs? Tak, wymagające były warunki przystąpienia do tego konkursu. A jak wyglądała rozmowa? O, ciekawa. 8 osób. Dawno nie byłem na takiej rozmowie. Może chyba pierwsza w życiu po tej stronie, jako osoby będącej w jakimś sensie osobą, nie chcę powiedzieć przesłuchiwaną, no ale jednak rozpytywaną o plany, o doświadczenia, ale też o takie
wynikające z regulaminu konkursu sprawy, które były oceniane. 8 osób, nie tylko rada nadzorcza, też przedstawiciele pracowników. No, ciekawa rozmowa, powiem szczerze, ponad godzinę to trwało. A ile pan wiedział wcześniej o spółce Spartan, nim zdecydował się pan wziąć udział w konkursie? Może nie wszyscy, panie redaktorze, znają mnie z tej strony jako osoby uczestniczącej w życiu tym sportowym, rekreacyjnym, turystycznym. Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, dokładnie. To już niezły wkład. Turystyki i rekreacji. Też działałem, można powiedzieć, w klubach piłkarskich jako działacz sportowy. Też byłem członkiem Rady Wojewódzkiej Ludowych Zespołów Sportowych. Jestem też... Czyli czuje się pan kompetentny? Instruktorem kilku dyscyplin sportowych, takich jak tenis, czy koszykówka, czy piłka nożna. No, tak jak mówię, no, opinia publiczna mnie z tej strony nie zna. Bardziej znają mnie z tej działalności w Urzędzie Marszałkowskim, czy poselskiej, czy bycia liderem opozycji w sejmiku. No ale przychodzi taki moment, że pojawia się oferta konkursowa, co chcę podkreślić, która akurat wpisuje się w pewien profil dla mnie, jako menadżera, który zna po pierwsze sport, turystykę, rekreację, tam jest hotel, tam jest pływalnia, nie tylko sportowa, ale też rekreacyjna, obiekty tak zwane glinianki, czyli obiekt przeznaczony dla rekreacji wodnej, no ale też ogromne centrum tenisowe, kilkadziesiąt kortów, ale też wyzwania inwestycyjne związane no chociażby z zadaszeniem jednego obiektu tenisowego przy ulicy Spiskiej. Tu się zatrzymajmy. Wchodzi pan fizycznie do gabinetu kiedy? Plan jest, żeby to był wrzesień, no ale zobaczymy, jestem przed rozmowami z radą nadzorczą w tej sprawie. Jak pan sądzi, jakie są największe absolutnie wyzwania dla tej spółki, takie krótkofalowe i długoterminowe? Gdzie chciałby pan być ze Spartanem, na przykład, nie wiem, jak pana zaproszę tutaj za rok o tej porze? Jestem przed rozmową z właścicielem, czyli z przedstawicielami miasta Wrocław, którzy decydują tak naprawdę o rozwoju tego typu spółek. Oczywiście rolą zarządu jest na bieżąco zarządzanie bieżącymi sprawami spółki, odpowiada się za wyniki finansowe. To spółka, która ze sprzedaży usług, czyli oferty sportowej, szkoleniowej, wypracowuje 90% swojego budżetu, swojego przychodu. To spółka, która w ostatnich latach ze straty wyszła na plus, więc tutaj jest rzeczywiście co podziwiać i co kontynuować. To gdzie chciałby ten pan obiekt, być? Ten obiekt najbardziej znany, czyli hala Orbita, jest w tej chwili nawet bardziej obiektem widowiskowym niż sportowym. I może to jest właśnie wyzwanie, by spróbować w rozmowie z właścicielem znaleźć sposób na stworzenie we Wrocławiu obiektu wielofunkcyjnego, takiego sportowego. Czyli chciałby wybudować pan nowy obiekt? Myślę, że można o tym zacząć we Wrocławiu rozmawiać, ale nie o dużej hali widowiskowo-sportowej, tylko o obiekcie wzorowanym troszkę na hali lekkoatletycznej, wielofunkcyjnej na Zakrzowie, którą wybudowała prywatna, w tym przypadku, chociaż ze środków publicznych, prywatna jednostka, czyli Ślęza. Z KGHM-em, tak. KGHM jest sponsorem tytularnym tej hali, natomiast finansowane to było z budżetu miasta, z budżetu województwa i ze środków Ministerstwa Sportu. I być może we Wrocławiu jest moment, w którym o takim projekcie hali wielofunkcyjnej można zacząć rozmawiać. Na 4-5 tysięcy widzów, ale na co dzień ona powinna służyć rozwojowi sportu młodzieżowego, mówimy o sporcie kwalifikowanym. Oczywiście też Spartan zajmuje się sprzedażą usług szkoleniowych, są tam centra fitnessu, siłownie. Kiedy taka hala? To jest tak jakby na tym etapie mogę jeszcze mówić we własnym imieniu, że tak bym chciał. Jakby pan chciał? Będę już, gdy byłbym już reprezentantem zarządu, to wtedy o terminach i ewentualnej decyzji w tej sprawie można rozmawiać po decyzjach właścicielskich. Na dzisiaj to jest tylko taka wizja, którą... Ma pan wizję? Kiedy taka hala mogłaby powstać? Gdyby dostał pan zielone światło?
Hala lekkoatletyczna na Zakrzowie powstała w 2 lata, z tego co pamiętam. Możliwe. Kwestia pozyskania terenu, na przykład z Kowru. To jest wszystko możliwe, ale nie chciałbym tutaj wyprzedzać umawiamy faktów. Się na premierę w tym studiu. Tak, panie redaktorze, natomiast też zwróćmy uwagę, że w tak zwanym międzyczasie, złe słowo, ale no, Polska stała się potencjalnym kandydatem do organizacji Igrzysk Olimpijskich. Tak, ogłosił to pan premier. Premier Donald Tusk ogłosił pod koniec ubiegłego tygodnia. To też ważne wyzwanie dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Oczywiście Wrocław nie będzie miejscem, jakby tą stolicą Igrzysk Olimpijskich, będzie to Warszawa. Natomiast nie możemy wykluczać, że po pierwsze jakaś dyscyplina u nas mogłaby być zorganizowana, ale przede wszystkim ta perspektywa tych kilkunastu lat powoduje, że możemy mówić o wyselekcjonowaniu jakichś dyscyplin sportowych, olimpijskich, które we Wrocławiu będziemy rozwijali, tak aby reprezentacja dolnośląskiego sportu, wrocławskiego sportu mogła na tych igrzyskach zaistnieć za te 20 lat w sposób satysfakcjonujący, czyli z aspiracjami medalowymi. Ostatnie igrzyska w Paryżu, wiemy jak się skończyły, 10 medali i tylko 2 takie ocierające się o Dolny Śląsk, bo już nie wprost dolnośląskie czy wrocławskie. No a chociażby tu piękna Odra za nami, to akurat nie domena Spartana, no ale można by pomyśleć o wioślarstwie na Odrze. Oczywiście. Byliśmy z tego kiedyś bardzo dumni, mieliśmy medalistów, więc i to jest jakby ta perspektywa tych 20 lat, to też jest wyzwanie dla całego środowiska wrocławskiego sportu, rekreacji, aby zainwestować w rozwój dzieci i młodzieży. Odra jest faktycznie piękna, chociaż brudna i lepiej się nie zapuszczać w jej rejony. Ale sporty wodne się rozwijają. Na to Odrze, prawda, także. To prawda. Natomiast zmieniamy temat, chociaż trochę przy spółkach pozostaniemy. Czy czytał pan publikację m.in. w Gazecie Wyborczej, która powstała na bazie informacji, które pozyskał z kolei m.in. radny Suligowski z Zielonych o tym, ile radni potrafili dorobić w poprzedniej kadencji właśnie w miejskich spółkach. Czytał pan? Na Facebooku z tym się spotkałem. No i co pan sobie myśli na ten temat? Czy tak powinno być? Że radni dorabiają w miejskich spółkach? Moim zdaniem ta forma pracy w przypadku stanowisk kierowniczych zakazana ustawowo. Sam z nią w gminie Trzebnica bardzo mocno polemizowałem, bo tam rzeczywiście przewodniczący rady, nie wiem czy jest, w każdym razie był menadżerem kultury w Domu Kultury. W samorządach była dość rozpowszechniona, nie tylko we Wrocławiu. Znam wiele przypadków, no, nie tak głośnych. Patrzmy na Wrocław. Ale ja chciałem powiedzieć o tym, gdzie jestem radnym, bo o tym się nie mówi. Że znam przypadki marszałkowskich spółek, gdzie nie radni sejmiku, bo takich przypadków nie znam, ale wiele osób z różnego, że tak powiem, politycznego klucza znajdowało swoje zatrudnienie i wiem, że były to tak samo bulwersujące przypadki opinię publiczną, gdyby było o nich głośniej. No to czy tak powinno być? No chyba powiedziałem, że nie powinno tak. A myśli pan, że to się zmieni? To już się zmieniło, bo ten sam post, ta sama odpowiedź na pytanie 2 radnych Koalicji Obywatelskiej jest opatrzona komentarzem przedstawiciela Urzędu Miejskiego, bodajże wiceprezydenta Jakuba Mazura, że w tej kadencji takich przypadków nie ma. Jakie wyzwania przed stolicą regionu pan widzi? Takie no, na najbliższe miesiące, ale też może na lata? Podpowiem panu na przykład Dworzec Świebocki. Przed Wrocławiem. Tak. Dworzec Świebocki? Dworzec Świebocki kompromitująca dla PiS-u i poprzednich władz. Myślę, że w ogóle z perspektywy lat dla wielu wydarzenie. Ekip. Nie chciałbym, żeby pan redaktor uprawiał tu symetryzm. Nigdy tego nie robię. Więc właśnie tak, dlatego że bodajże 2 czy 3 lata temu, szukam w tej chwili terminu, podpisano takie słynne porozumienie. Pamiętam. O dziwnym tytule. Pan premier tutaj był. Tak. I podobnie jak wiele innych tego typu wydarzeń, spełzło na niczym.
No i zmieni się to? Centralny ośrodek sportu w Dusznikach, tak, gdzie zapowiedziano budowę krytej pływalni, gdzie nie ma... Ale to nie Wrocław, oczywiście. Na też telefon. O tym między innymi pisała Gazeta Wyborcza. Ale jestem radnym sejmiku, więc mówię tutaj też o sprawach sejmikowych, jak pan oczywiście redaktor zwrócił uwagę. A Dworzec Świebocki? Dworzec Świebocki... Kiedy mogę odjechać pociągiem stamtąd? Realnie. No, nie jutro. Jutro nie. A kiedy? Panie redaktorze, to proszę o tym pytać za każdym razem. Ja przyjdę do pana za kilka tygodni. Dobrze? Proszę bardzo. Będzie pan też posiadaczem pierwszego biletu na pierwsze połączenie z Dworca Świebockiego. Tak jak będzie pan oczywiście posiadaczem złotej karty Urban Card, dzięki której można jeździć w pociągach kolei dolnośląskiej, bo był pan tym dziennikarzem, który o sprawę przywrócenia biletu Urban Card razem z politykami opozycji w sejmiku wówczas, bo takie były nasze stanowisko, często pytał. Nie zmiękczy mnie więc pan. Nie chcę zmiękczać, natomiast no... Wyzwanie dla Wrocławia, jeśli nie Dworzec Świebocki w najbliższym czasie, nie chcę tutaj to krytykować, co innego. Krytykować tej części poprzedniego zarządu województwa, która jest obecnie w PSL-u, w Trzeciej Drodze i w ramach tej koalicji pracuje. No ale no, trzeba powiedzieć, że no, ani PiS, ani tamten zarząd w tej sprawie za wiele nie zrobili. Może pan to powiedzieć, bezpartyjni samorządowcy. No tak, ale takiego klubu w sejmiku już nie ma, więc no nie ma. Chcę wymieniać tej nazwy. Wyzwania dla Wrocławia, komunikacja publiczna, jeden bilet, żeby ta fajna, ten fajny pomysł na Urban Card w pociągach, bilet aglomeracyjny w tramwajach i autobusach, żeby to była jedna taryfa, jeden bilet, żeby nie było rozbieżności takich pomiędzy stawkami za bilety miesięczne w komunikacji miejskiej, a w kolejach, bo są bardzo duże dysproporcje, że bardzo trudno o wspólną politykę w tym zakresie. Niewątpliwie komunikacja publiczna, autobusowa, która wyjdzie poza granicę Wrocławia, organizowana między innymi przez MPK, ale finansowana przez Związek Metropolitalny, czyli utworzenie Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. I na koniec, co jeszcze? Panie redaktorze, myślę, że to wyzwanie, które jest dla nas wszystkich najważniejsze, to jest uporządkowanie gospodarki śmieciowej. Wiemy, jakie ponosimy opłaty za śmieci. One nie będą niższe, dopóki nie będzie rozstrzygnięta kwestia takiej decyzji strategicznej, jak ma wyglądać gospodarka śmieciowa na terenie całego kraju. Musimy skończyć z aferami śmieciowymi, dlatego w sejmiku 29 sierpnia Komisja Ochrony Środowiska w tej sprawie i spotkanie koalicji z marszałkiem, aby pokazać Dolnoślązakom, jak gospodarka odpadowa na Dolnym Śląsku będzie wyglądała w przeszłości i żeby te wojny śmieciowe się zakończyły. Myślę, że zakończenie tych wojen śmieciowych, wzięcie odpowiedzialności przez Zarząd Województwa i samorządowcy za to jest ogromnym wyzwaniem. Mówię tutaj o wspólnym wyzwaniu dla stolicy regionu i dla Dolnego Śląska. To kiedy się możemy umówić, żeby pan poznał odpowiedź a propos Dworca Świebockiego? Kiedy pan redaktor sobie życzy, wystąpię z interpelacją do marszałka Pawła Gancarza i przeanalizujemy ją obaj dość wnikliwie. Nie będzie tutaj sentymentu, będziemy rozliczali tych, którzy nic nie zrobili, szczególnie, że ja troszeczkę u pana redaktora muszę się tłumaczyć za błędy, których, czy zaniechania, których nie popełniłem. Bo taki los polityka. Więc jakby chciałem bardzo dyplomatycznie nie krytykować poprzedników, ale jednocześnie udzielić tej odpowiedzi. No, jak jest, każdy widzi, no, nie ma Kończymy. Inwestycji na Dworcu Świebockim, a jeszcze jak byłem marszałkiem w 2010-2011 roku, mówiliśmy o tym, że ten dworzec dla kolei aglomeracyjnej, o której wszyscy marzą, jest najlepszym rozwiązaniem. Ale Kończymy, jeszcze raz, Panie bez Wrocławskiego Związku Metropolitalnego, powiem to wprost, marzenie o kolei aglomeracyjnej, kolei miejskiej nie będzie zrealizowane. Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego Marek Łapiński był dziś moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Pięknego dnia życzymy.